somebody could be a dictator and get away with it. Because God is interested in something so much more. Never encountered anything remotely close. Wyobraź sobie, że wchodzę do pokoju pełnego ludzi. W ręku trzymam pistolet. Wymachuję nim z szaleństwem w oczach. Moje zachowanie przyciąga uwagę wszystkich obecnych. Mówię: dawaj swój portfel, a on posłusznie wykonuje moje polecenie. Siadaj. Ona nie robi tego wystarczająco szybko. Wszyscy wiemy, że ludzkie zachowania mogą być kontrolowane. Dzieje się tak w zaułkach ulic, a także w małżeństwach. Zdarza się to w całych narodach zdominowanych przez wojskowych dyktatorów, a także w domach, w których dzieci drżą ze strachu przed spotkaniem z tatą. Wiem, o czym mówię, bo byłem jednym z takich dzieci. Wróćmy do pokoju pełnego ludzi. Teraz robię coś bardziej osobistego. Kieruję pistolet w twoją stronę. Tak, twoją. Przykładam zimną lufę do twojej skóry i mówię: kochaj mnie. Obdarz mnie zaufaniem. Teraz. Bądź moim przyjacielem. Albo... Czy potrafiłbyś to zrobić? Nie, prawda? A może jednak? Czy jest to w ogóle możliwe, żebyś mnie kochał, ufał mi, był moim przyjacielem pod przymusem? Oczywiście, mógłbyś mi okłamać. Kocham cię, proszę, nie zabijaj mnie. Ale to byłoby tylko kłamstwo. Ponieważ miłość i przymus wzajemnie się wykluczają. Czy zrozumiałeś? Miłość i przymus wzajemnie się wykluczają. Nie mogą nawet istnieć w tej samej przestrzeni emocjonalnej. Przymus blokuje całkowicie zdolność ludzkiego serca do zaufania. Miłość, na której opiera się przyjaźń, nie może być wymuszona, nawet przez Boga. To naprawdę niesamowite, ponieważ Bóg jest najpotężniejszą osobą we wszechświecie. Nie sądzisz? Chodzi mi o to, że jeśli ktokolwiek mógłby być dyktatorem i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności, byłby to Bóg. Zgadzasz się ze mną? Tylko On mógłby zmusić nas do uległości i odpowiadać za to jedynie przed samym sobą. Mógłby. Jednak, wbrew powszechnej opinii, On po prostu się na to nie decyduje. Mógłby wymusić nasze posłuszeństwo, ale tego nie robi. Dlaczego? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i głęboka. Bóg jest miłością i pragnie tylko miłości. A miłości nie można wymusić. Bóg pragnie czegoś znacznie doskonalszego, czegoś niewiarygodnie pięknego, niezwykłego i wspaniałego. Zdumiewające, ale Bóg jest zainteresowany przyjaźnią. Być może patrzenie na Boga w ten sposób wydaje ci się dziwne, ale przypomnij sobie jednak pokój, do którego wszedłem z pistoletem w ręku. Mogę powiedzieć, że Jezus też wszedł do pokoju. Przyszedł na nasz zepsuty świat, lecz bez broni, taktyki wojennej czy manipulacji. Przyszedł, władając zupełnie innym rodzajem oręża, siłą, której większość z nas nie spodziewa się po wszechmocnym Bogu. Wyjaśnił to w następujący sposób. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A potem tak właśnie postąpił. Oddał swoje życie w monumentalnym akcie ofiarnej miłości. Miłość, a nie kontrola.
W żadnym z wyznawanych na przestrzeni wieków bogów i w żadnej z religii utrzymującej, że reprezentuje Boga, nie odnajdziesz nic, co chociażby w małym stopniu odzwierciedla słowa Jezusa. Mówi do nas: nie chcę, żebyście byli moimi niewolnikami. Chcę, żebyście byli moimi przyjaciółmi. Przyjaźń, nie niewolnictwo. On prosto mówi: nie chcę, żeby nasza więź była motywowana przez strach. Pragnę, aby była oparta na wolności, w której jedyny motyw stanowi miłość. Naprawdę? To prawie zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, nie sądzisz? Najpotężniejsza istota we wszechświecie, wszechmocny Stwórca wszystkich rzeczy, pragnie mojej przyjaźni? Jeśli to prawda, powiedzenie mu nie byłoby kompletnym szaleństwem, jak sądzisz? Pamiętasz pistolet w moich rękach? Wszystkie mechanizmy obronne zawiodły. Gra skończona.